Przeszedłem niedawno Rubikon nieuniknionego trzydziestaka. Minąłem kamień milowy. Z pozorów wyglądałem na człowieka dojrzałego. A jednak nie byłem nim. Bo czymże byłem? Trzydziestoletnim karciarzem? Pracownikiem przypadkowym i przygodnym, który załatwiał drobne czynności życiowe i miewał terminy? Jakaż była moja sytuacja? Chodziłem po kawiarniach i po barach. Spotykałem się z ludźmi, zamieniając słowa. Czasem nawet myśli. Ale sytuacja moja była niewyjaśniona. I sam nie wiedziałem, czym człowiek, czym chłystek. Ciotki moje, te liczne ćwierćmatki doczepione, przyłatane, już od dawna usiłowały na mnie wpływać, abym ustabilizował się jako ktoś. A więc jako adwokat albo biuralista. Józiu! Czas najwyższy, dziecko drogie. Co ludzie powiedzą? Jeżeli nie chcesz być na przykład, no nie wiem, lekarzem, to bądźże przynajmniej kobieciarzem lub koniarzem. Ale niech będzie wiadomo! Niech będzie wiadomo! I słyszałem, jak jedna szeptała do drugiej, że jestem niewyrobiony towarzysko i życiowo. W istocie, stan ten nie mógł trwać wiecznie. Wskazówki zegara natury były nieubłagane i stanowcze. Z tumanu, z chaosu, miałem się przenieść pomiędzy formy klarowne i skrystalizowane. Przeczesać się, uporządkować, wejść w życie społeczne dorosłych i rajcować z nimi. Precz, precz! Nie, to wcale nie ja. To coś przypadkowego, coś narzuconego. Jakiś kompromis pomiędzy światem zewnętrznym a wewnętrznym. Każda myśl, każdy odruch, czyn, słowo. Wszystko wydawało się nie moje. A ja właściwie jestem inny. I wtedy strasznie ogarnęło mnie wzburzenie. Ach, stworzyć formę własną, przerzucić się na zewnątrz, wyrazić się. Niech kształt mój rodzi się ze mnie, niech nie będzie zrobiony mi. To wzburzenie pcha mnie do papieru. Zaczynam pisać pierwsze stronnice dzieła. Mojego własnego, takiego jak ja. Identycznego ze mną, wynikającego wprost ze mnie. Gdy nagle dzwonek się rozlega, służąca otwiera, a we drzwiach ukazuje się doktor i profesor, a właściwie kulturalny filolog z Krakowa. Pimko zapytał, co wiem o przysłówkach. Kazał przekoniugować amo, amat, amas. Amo, amat, amas? Co? Amo, amat, amas? No tak, trzeba będzie jeszcze trochę popracować. I dał mi złą notę. Przy czym siedział, a siedzenie miał ostateczne, absolutne. Ja nie jestem uczeń, to zaszła jakaś pomyłka. Porwałem się do ucieczki, ale coś mnie z tyłu chwyciło jak w kleszcze i przygwoździło na miejscu. Dziecięca, infantylna, pupa mnie chwyciła. Z pupą nie mogłem się ruszyć. Belfer zaś wciąż siedział, a siedząc wyrażał tak doskonałą belferskość, że zamiast krzyknąć, podniosłem dwa palce do góry,
jak to robią uczniowie w szkole, kiedy chcą się odezwać. Pimko tylko się skrzywił. Niech Kowalski siedzi. Znowu do klozetu? I siedziałem w nierealnym nonsensie jak we śnie. Zakneblowany, zbelfrzony i zabelfrowany. Siedziałem na dziecinnej pupci. On zaś siedział jak na akropolu i zapisywał coś w notesie. Wreszcie rzekł. No, Józiu, chodź, pójdziemy do szkoły. Do jakiej szkoły? Są jeszcze wolne miejsca w klasie 6. Edukacja twoja zaniedbana i trzeba przede wszystkim uzupełnić braki. Ale do jakiej szkoły? Do szkoły dyrektora Piórkowskiego. Właśnie, dyrektor Piórkowski kazał zapełnić wszystkie wolne miejsca. Do szkoły, już tam w szkole zrobią z ciebie ucznia. Ale do jakiej szkoły? Proszę tylko bez dąsów, do szkoły. Wziął mnie za rękę i wyprowadził z domu. A na ulicy domy stały i ludzie chodzili. Żegnaj, duchu, żegnaj. Rozpoczęte dzieło. Żegnaj, formo własna i prawdziwa. Witaj. Witaj, formo straszna, infantylna. Banalnie zbelfrzony. Drobie u boku belfra olbrzymiego, który bełkocze cip, cip. Kurka, zasmarkany nosek, człowieczek. Maluś, maluś, cip, 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 cip. Juziu, juziu, juziuniu, juzieczek. Cip, 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 cip. Pupcia, pupcia, pcia.